A teraz przystąpmy do prezentacji naszego dzisiejszego wyjątkowego gościa. Przyszedł na świat w Zamościu w roku 1945, jednak najstarsze zachowane zdjęcie pokazuje go siedzącego na schodkach domu w Chylicach, gdzie mieszkał do 12 roku życia. To tu właśnie po raz pierwszy zasiadł do pianina, a lekcji udzielał mu organista z pobliskiej parafii. Po powrocie do Zamościa udziela się w szkole tańca pani Wiktorowicz, a jako uczeń liceum śpiewa wraz z zespołem muzycznym na potańcówkach, udatnie naśladując Elvisa Presleya, Paula Anka i Franka Sinatra. Nie traktuje tego jednak serio i zdaje pomyślnie egzaminy na Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, gdzie zalicza kolejne semestry. Sprowadzone do akademika przez muzykalne koleżanki pianino odmienia jego los. Porzuca architekturę dla muzyki i tak już zostaje. Oto przed Państwem książę polskiej liryki śpiewanej, długo oczekiwany w naszym programie, Marek Krechuta! Panie Marku, witamy Pana serdecznie w naszym programie jeszcze raz. Dziękuję bardzo, witam też. I witamy również towarzyszący Panu Markowi zespół Anava. Brawa dla zespołu! Rzeczywiście pianino, bo to było pianino, nie fortepian, zdaje się. Pianino, tak. Pianino odegrało bardzo istotną rolę w Pańskim życiu. Ja po prostu uczę się grać tak właściwie domatorsko, mogę tak powiedzieć. To znaczy, później, kiedy kończąc studia na Wydziale Architektury, zaczynałem myśleć o komponowaniu piosenek, w ogóle o śpiewaniu piosenek, okazało się, że potrafię grać na pianinie, natomiast nie bardzo wiem, co gram. To znaczy, miałem przygotowanie do grania, ale nie miałem świadomości harmonii, akordów. Pierwsze kompozycje to był chyba trzeci rok studiów. To znaczy tak, pod koniec studiów spotkałem kilku kolegów z architektury, Jana Kątego, Pawliszkiewicza i kilku innych i założyliśmy kabaret Anava. Zachęceni powodzeniem okolicznym kolegów studentów, zdobyłem się na ogromną odwagę i postanowiłem zaprosić do kabaretu Piotra Skrzyneckiego i Ewę Demarczyk, wtedy niezwykłą, ogromną gwiazdę polskiej piosenki, a także europejskiej, światowej. Piotr Skrzynecki nie dotarł, ale ku mojemu ogromnemu zdziwieniu zobaczyłem w trzecim rzędzie, tak jak tutaj, tą wielką, wspaniałą gwiazdę polskiej piosenki. Oniemiałem, zatkało mnie i śpiewałem dalej z ogromną tremą, ale po zakończeniu usłyszałem od niej ciepłe słowa, że powinienem właśnie ten styl piosenki dalej utrzymywać, tworzyć wartościowe piosenki o pięknym tekście i pięknej muzyce. No i to staram się zachować do dzisiaj. Brawa dla pana Marka. Dziękuję bardzo. Dzisiaj tutaj przed nami pojawiają się mali debiutanci. Czy pozwoli pan, że zaprezentują panu pańskie utwory? Ależ oczywiście. Serdecznie zapraszam. Dziękuję bardzo.